Panie Burmistrzu, od kilku dni na placu budowy zjazdu z autostrady A4 w kierunku południowym widać ekipę budowlaną. Cieszy Pana to, że Brzesko będzie jednym chyba z najlepiej skomunikowanych miast w tej części Małopolski? To bardzo cieszy, ponieważ myśmy już w 2008 roku określili, którędy ten zjazd ma przebiegać. W tej chwili korzystają mieszkańcy zjazdu tymczasowego ulicą Leśną. Na ten zjazd Generalna Dyrekcja przekazała 10 milionów złotych starostwu powiatowemu. Natomiast w tej chwili rusza budowa zjazdu docelowego. To jest kwota około 45 milionów złotych. Ten zjazd będzie ukończony w tym roku. Myśmy o ten zjazd zabiegali, aby ten zjazd docelowy powstał. Również zbudowałem drugi zjazd i to prace są już na ukończeniu w kierunku północnym. Więc jak Pan wspomniał, nasza gmina będzie najlepiej skomunikowana z drogą numer 4, z autostradą i tych dróg na terenie naszej gminy w ostatnim okresie przybyło dużo, więc ta sieć komunikacyjna jest naprawdę dobra i świadczy to również o tym, że te działania prowadzone przez gminę były prowadzone w dobrym kierunku. Warto również wspomnieć, że kiedyś droga krajowa nr 4 była zmodernizowana, droga wojewódzka Brzesko-Szczurowa została zmodernizowana. Sieć komunikacyjna, czyli dojazd do każdej miejscowości, do każdego osiedla w mieście, na sołectwach jest już naprawdę dobry i ta komunikacja mimo zwiększonego ruchu jest dobra. Kiedy te obydwa zjazdy zostaną oddane do użytku? Te zjazdy powinny być oddane w tym roku. W pierwszej połowie roku będzie zjazd północny oddany do użytku. To zadanie realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich. Tu już prace są bardzo posunięte. Najważniejsze elementy tego zjazdu są wykonane. Ronda, skrzyżowania, wiadukty. Natomiast w tej chwili trwają już prace, które są na etapie prac końcowych. I tak jak powiedziałem, te prace w tym roku będą ukończone. W pierwszej połowie tego roku będą ukończone. Natomiast prace przy zjeździe docelowym w kierunku południowym ruszyły już. One będą trwały cały rok i na koniec tego roku powinniśmy mieć już drugi alternatywny zjazd równoległy do ulicy Leśnej oddany do użytku. W sumie realizacja tych dwóch inwestycji to potężne nakłady finansowe, które co prawda nie pochodzą z budżetu gminy, ale tutaj zabiegi Urzędu Gminy, Urzędu Miasta były istotne. O jakich kwotach mówimy? No to są kwoty bardzo duże, sięgające kilkudziesięciu milionów złotych. Tak jak wspominałem, o te środki, o te zadania występowaliśmy. Jeśli mówimy o zjeździe w kierunku północnym, zadanie realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jest tam udział tak samo u gminy. Natomiast największe środki pochodzą z województwa, z funduszy unijnych. I ten zjazd, tak jak wspomniałem wielokrotnie, prowadzi również do terenów przemysłowych naszej gminy. Jeśli chodzi o drugi zjazd, kwota około 45 milionów, zadanie realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To jest połączenie autostrady z drogą krajową. Jak wspomniałem wcześniej, będziemy mieli dwa równoległe zjazdy i przede wszystkim ten zjazd odciąży tereny zabudowane, a kiedyś ten zjazd będzie kontynuowany przez budowę zjazdu w kierunku Nowego Sącza. Wstępnie trasa jest wyznaczona alternatywnie w dwóch wariantach, którędy ten zjazd ma przebiegać, ale gdy będzie budowana droga do Sącza, droga czteropasmowa, to my również jesteśmy na to przygotowani, aby obejście w kierunku Nowego Sącza było przygotowane i to obejście, aby było skomunikowane z zjazdem na autostradę.